Nowy rok to czas radości, ale ten odcinek niech będzie przestrogą, że z tą zabawą nie można przesadzać. Dziś przedstawię 10 wypadków na Sylwestra. Numer 10. Katastrofa samolotu IU-18B. Wydawać by się mogło, że wydarzenia lat 70. nie są na tyle dawne, by nie dowiedzieć się całej prawdy. Jednak gdy chodzi o katastrofy mające miejsce w Związku Radzieckim, niczego nie możemy być pewnym. Aeroflot, narodowy przewoźnik tego kraju, miał wiele awarii i wypadków w latach 70. Do jednego z nich doszło właśnie w Sylwestra 70. roku. W okolicach lotniska Petersburg-Pułkowo, wówczas nazywającego się Leningrad-Pułkowo. Maszyna wystartowała pod niestandardowo wysokim kątem, po czym zaczęło znosić ją na prawo. Kilka chwil po starcie samolot uderzył w zaspy śnieżne i sunął przez ponad 200 metrów po ziemi. Według dostępnych materiałów zginęło 6 osób ze wszystkich 86 znajdujących się na pokładzie. Inne źródła mówią, że zginęli wszyscy. Przyczyną katastrofy były źle ustawione klapy na skrzydłach. Numer 9. Zbiorowa panika w Szanghaju. Niech ci z was, którzy boją się tumów, lepiej od razu przeskoczą do kolejnego punktu. Do kolejnego tragicznego sylwestrowego zdarzenia doszło w Szanghaju w 2014. W historycznej części miasta od kilku lat odbywał się coroczny pokaz iluminacji. Wzdłuż rzeki ustawiono podwyższoną platformę, skąd zgromadzeni mogli oglądać atrakcje. Do ataku paniki doszło na schodach prowadzących na rampę. Część osób chciała z niej zejść, inni ludzie wejść. I takie oto niepozorne przesłanki doprowadziły do masowej paniki, w wyniku której stratowanych zostało 36 osób. Okazało się, że impreza ta nie była odpowiednio zabezpieczona. Chiny weszły w 2015 w żałobie narodowej. Numer 8. Fajerwerki. Wszelkie medialne doniesienia z przebiegu Sylwestra rok w rok koncentrują się na wypadkach z udziałem fajerwerków. Ludzie uwielbiają pokazy sztucznych ogni, często też próbują organizować je sami. Chcąc przeoszczędzić, kupują materiały bez atestów, a odpalają je o północy, gdy są już nieźle wcięci. Do dzisiejszego odcinka wybrałem historię pewnego mężczyzny z Niemiec, który zmarł próbując odpalić cały zestaw fajerwerków. 35-latek zginął na miejscu podczas wybuchu. Jak wskazał późniejszy raport policji, sztuczne ognie nie były odpowiednio zabezpieczone. Numer 7. Choinka w ogniu. Tego samego dnia, tysiące kilometrów dalej w miejscowości Jużno-Sachalińsk, na wyspie Sachalin na wschodnich krańcach Rosji, zgromadzeni na placu Lenina, będącym centralnym punktem miasta, mieszkańcy mogli doświadczyć nietypowej sylwestrowej atrakcji – płonącej choinki. Wysokie na 25 metrów drzewko zbudowane z metalu i plastiku w sekundę zajęło się ogniem, serwując obserwatorom niecodzienny spektakl. Zanim straż pożarna przedarła się przez tłum, po atrakcji została już tylko metalowa konstrukcja i popiół. Nagranie z tego wypadku stało się internetowym wiralem. Numer 6. Dupont Plaza Hotel. Do dużo poważniejszego pożaru doszło w Sylwestra w 1986 w stolicy Puerto Rico, San Juan. W pożarze hotelu Dupont Plaza zginęło wówczas 98 osób. Ponad drugie tyle zostało rannych. Tragedia była wynikiem podpalenia. Od października tego samego roku pracownicy hotelu zrzeszeni w związkach zawodowych byli w sporze z właścicielami ośrodka. Przed Sylwestrem napięcia były już tak duże, że dochodziło do mniejszych podpaleń, a taksówkarze czy obsługa na lotnisku sugerowała turystom omijanie hotelu z daleka. Po tych wydarzeniach w całym kraju, jak i w USA, wprowadzono surowsze prawo przeciwpożarowe. Numer 5. Tragiczne przejażdżki. Poza nieostrożnym obchodzeniem się z fajerwerkami, kolejną zmorą Sylwestrów są wypadki na drogach. Odpowiadają za nie tylko pijani kierowcy, ale też tacy, którzy się gdzieś śpieszą. W mieście Yaguna w Australii Sylwestra 2017 19-latek prowadzący auto spowodował wypadek. W jego wyniku zginęła 17-latka siedząca obok niego, a 16-latka znajdująca się z tyłu trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Tak więc jeśli koniecznie już musicie siadać za kółkiem Sylwestra, uważajcie na siebie i nie gazujcie. I pamiętajcie, by powstrzymywać pijanych kierowców, zanim wsiądą do auta. Numer 4. SMS-y. Nie chcę wpadać w moralizatorskie tony, ale widząc, jak wiele osób w ogóle nie patrzy, gdzie idzie, zamiast tego wpatrując się w telefon, przywołam pewien tragiczny w skutkach inny sylwestrowy wypadek samochodowy. 39-letni Michael Martin, mieszkający w Anglii, zginął, gdy jego SUV zderzył się czołowo z taksówką wiozącą na przeciwnym pasie czworo pasażerów. Jak podaje strona internetowa kanadyjskiego stowarzyszenia samochodowego, w przyczynie ponad 1/4 wszystkich wypadków można znaleźć korzystanie z komórki, w tym także rozmawianie przez zestawy głośnomówiące. Nie tyle twoje ręce powinny być wolne, ile uwaga skupiona wyłącznie na drodze. Miało być niemoralizatorsko, ale to uwaga nie tylko dla tych, którzy spędzają Sylwestra. Numer 3. Zima stulecia. Choć ostatnio za sprawą nieziemskich upałów mówi się tylko o globalnym ociepleniu, to jednak gdy przychodzi zima, ma się wrażenie, że każda kolejna jest tą stulecia. Gdy jednak zapytamy o nią naszych rodziców czy dziadków, z pewnością wspomną okres przełomu 78 i 79. Wówczas to 30 grudnia zaczęły napływać nad Polskę zimne masy powietrza skutkujące hardkorowymi opadami śniegu. Z początkiem roku w Gdańsku wprowadzono stan klęski żywiołowej, a w całym kraju ogromne zaspy spowodowały opóźnienia w dostawach surowców energetycznych. Na całej aferze skorzystały bawiące
się na feriach dzieci, którym matka natura przedłużyła wakacje. Numer 2. Ataki bombowe we Francji. W Sylwestra 1983 boleśnie dało sobie znać organizacje terrorystyczne powiązane z postacią Carlosa, międzynarodowego terrorysty z Wenezueli. Tego dnia bomby wybuchły na dworcu kolejowym w Marsylii i na pokładzie szybkiego pociągu TGV. W wyniku tych działań życie straciło 5 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Carlos, inaczej zwany Szakalem, prawdziwe nazwisko Ilich Ramirez Sanchez, zlecił jeszcze wiele innych tego typu ataków w Europie, a jego celem był szantaż władz, mający doprowadzić do zwolnienia z więzień jego współpracowników. Człowiek ten został skazany za ataki w grudniu 2011. I numer 1. Sprawa Gorgonowej. Przenieśmy się do czasów, gdy pociągi TGV były daleką wizją przyszłości. W nocy z 30 na 31 grudnia 31 doszło do zabójstwa pogrążonej we śnie 17-letniej Elżbiety, córki znanego architekta Henryka Zaremby. Dokonać go miała ponoć służąca Rita Gorgonowa, mająca romans z ojcem dziewczyny. Elżbieta nie tolerowała tego związku. Sprawą tego zabójstwa żyła cała druga RP. Ostatecznie Ritę skazano na mocy prawa austriackiego na karę śmierci, a później wyrok uchylono. Kobieta trafiła do więzienia. Wyszła z niego na mocy amnestii, gdy rozpętała się II wojna światowa. Później ślad po niej zaginął. I to już wszystko na dzisiaj. Słyszeliście o jeszcze jakichś innych wypadkach Sylwestra? Napiszcie w komentarzach na dole. Poza tym skończmy z tym straszeniem. Ja życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Mam nadzieję, że będziecie się bawić świetnie, a przyszły rok zaczniecie wspólnie z topową dychą. Piona!